Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku jajek na miesiąc sierpień 2024. Powiem wam, jak kształtuje się ten rynek, jak może się kształtować. No i takie najważniejsze informacje, jeżeli właśnie chodzi o sprzedaż i cenę, bo wiem, że to was najbardziej interesuje. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, gdyby się pojawiły jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu pod filmem. No i prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górę i subskrypcji, żeby pomóc jak największej liczbie osób dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o rynek jajek, to może zacznijmy od tego, co najbardziej was interesuje, czyli od cen. Ceny praktycznie w tym momencie się nie zmieniły, chociaż widać delikatny przestój ze względu na to, że zaczęły się wakacje, ludzie też tak o jajkach nie myślą, o handlu nie myślą, skupili się na odpoczynku. Więc na pewno te ceny nie wzrosły. Natomiast czy ceny spadną? Też bym się nie łudził ze względu na to, że po prostu koszty nie spadają. Czy spadną później? Nie wydaje mi się. Wręcz wydaje mi się, moi drodzy, że jeżeli zacznie nam się zima, będziemy mieli listopad, grudzień, styczeń i będzie po prostu trzeba tym kurom dogrzewać, tak samo będzie trzeba im doświetlać, to może się okazać, że cena jajek też pójdzie trochę w górę. Prześledziłem na potrzeby odcinka różne markety, różne sklepy, byłem na paru targach, jakichś tam większych giełdach, no i te ceny nie wzrastają i raczej wzrastać nie będą. Pamiętajcie o tym, że duże sklepy mają duże promocje i nie sugerowałbym się, że taka cena będzie ze względu na to, że po prostu oni kupują bardzo duże ilości, nie muszą zarobić na jajkach, zarobią na czymś innym. Jak pójdziemy do dużego sklepu, to wiadomo, że bardzo często nie kupujemy tylko jednego produktu, tylko więcej. Także są w stanie w ten sposób trochę wytępić konkurencję. Jeżeli chodzi o wschód, to cały czas do nas napływają, jest tego coraz więcej jajka ze wschodu. Co dziwne, fermy na wschodzie, słuchajcie, tutaj w okolicach Lwowa powstają nowe, a w Polsce tych ferm jest bardzo mało. Także niestety, jeżeli chodzi o powstawanie nowych ferm, nie ma tego za dużo. Oczywiście nie bójcie się, bo też słyszałem taką nagonkę, że coraz więcej osób planuje zakładać małe hodowle, ale nie będzie kur, czy nie będzie miał jajek na sprzedaż, jeżeli ktoś zacznie handlować. To też jest kłamstwo. Jak najbardziej, słuchajcie, te jajka będą i jak najbardziej nie ma się czym martwić. My i tak bardzo dużo jajek w tym momencie eksportujemy, bardzo dużo jajek wysyłamy za granicę, na zachód, a do nas mnóstwo jajek ze wschodu przyjeżdża. Także no taką mamy obecnie politykę, taką mamy filozofię. Czy to dobrze? Wydaje mi się, że nie, bo to trochę zaburza naszą gospodarkę, natomiast dzisiaj nie o tym. Najlepiej cały czas sprzedają się jajka wielkości M i L. XL-ka i S-ka praktycznie w bardzo małych ilościach się sprzedaje. No ze względu na to, że i M-ki i L-ki są najczęściej kupowane, wybierane w sklepach. No i to są takie jajka typowe, które my kupujemy jako konsumenci. Jeżeli chodzi, tak jak już wspominałem, o powstawanie małych hodowli, to tak, małe hodowle powstają, jest coraz większy boom, słuchajcie, na zdrową żywność. Ludzie chcą zakładać małe hodowle i tak jak kiedyś mieli psy czy koty, teraz bardzo często decydują się również na kury. Ogradzają sobie, nawet jak mają małą działkę, te 20-30 metrów, puszczają kurki, po prostu te mają te 5-6 kurek, kupują i tymi kurkami też się zajmują. Fajna tendencja, jest to miłe, jest to dobre ze względu na to, że wiemy, co jemy, też ludzie trochę się zaczynają tym tematem interesować. Natomiast duże fermy związane z nioskami nie powstają praktycznie w ogóle. To, co było przez 20 lat, to zostało. Po rozmowie z paroma fermiarzami, którzy zatrudniają ludzi i powiedzmy mają w miarę duże fermy, jeżeli chodzi o Polskę, to muszę wam powiedzieć, że no, na ten moment, tak jak oni wspomnieli, się to nie opłaca, żeby wybudować kurnik, żeby go wyposażyć, trzeba co najmniej mieć 2 miliony złotych, żeby w ogóle o czymkolwiek rozmawiać. No kto ma takie pieniądze, jeżeli już nawet ma, to nie inwestuje w tak ryzykowną branżę, jakim jest właśnie drobiarstwo. Z jednej strony spoko, bo jajka każdy kupi, produkt niby pierwszej potrzeby, ale z drugiej strony, słuchajcie, ryzyka, które z tym się wiążą, no i samo przebywanie, zajmowanie się tymi zwierzętami, z jednej strony sanepid, z drugiej weterynaria, wierzcie mi, że nie jest to nic łatwego i po prostu ludzie na taką wielką skalę się raczej nie decydują. Natomiast jeżeli chodzi o
handel jajkami i tak dalej, to trzeba uważać i tutaj chcę Was przestrzec, ponieważ pojawiło się dużo, tak jak na każdym rynku, nieuczciwych ludzi, ale jakie jajka są sprzedawane, bo o tym by było warto powiedzieć. Tak jak kiedyś były, słuchajcie, jajka, z których zmywane były pieczątki, tak teraz kupuje się jajka z chowu na przykład klatkowego na fermie i sprzedaje się jako jajka wiejskie. Oczywiście nikt aż tak tego nie sprawdzi i nie byłoby w tym nic dziwnego, no bo kupuje, sprzedaje, handel, ja też jestem za wolnym rynkiem, trzeba sobie jakoś radzić. Natomiast jeżeli w żywe oczy oszukujemy kogoś i mówimy, że to są jajka od naszych kurek, no jest to trochę nie fair i dlatego trzeba by było na takie rzeczy uważać. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś na jakichś targach czy bazarach niby się rzekomo mówi, że ma 30 jajek, parę butelek mleka i tym handluje, ile na takim opakowaniu może zarobić? Nikt, słuchajcie, nie siedziałby i nie handlowałby za 3 czy 4 złote tak naprawdę marży, gdzie sprzeda tych butelek 5 i ledwo będzie miał na chleb czy na wodę. Także nie łudźcie się, jeżeli ktoś handluje, najczęściej też pamiętajcie, że na takich targach czy bazarach, nie mówię o dużych giełdach typu Bronisze, ale na takich targach czy bazarach handlują ludzie, którzy są handlarzami, a nie rolnikami. Rolnik praktycznie nie ma czasu na handel, a jak handluje, to nie na sztuki, tylko w dużych ilościach. I o tym trzeba pamiętać, to dotyczy wszystkiego, nie tylko jajek, ale wszystkich produktów. Możecie napisać w komentarzu, czy wy jeździcie, czy wy handlujecie, czy czym wy handlujecie i co sprzedajecie. Jeżeli chodzi o kolejną kwestię związaną z jajkami i z produkcją, to coraz więcej kosztuje pasza, więc też systematycznie niestety ta cena jajek może rosnąć, choć tak jak mówiłem na początku odcinka, nie jest powiedziane, że teraz wzrośnie. Ja w sierpniu żadnych podwyżek nie przewiduję, raczej wszystko powinno być na odpowiednim poziomie. Zobaczymy we wrześniu, zobaczymy jak wszystko, wszyscy po wakacjach wrócą, dzieci zaczną do szkoły chodzić, jak to będzie, co się zmieni. Na razie, tak jak mówię, sytuacja nie ulega jakiejś większej zmianie, jest dobrze, także nie ma się czym martwić. Oczywiście rynek jest dość niestabilny i też nie wiemy, co się wydarzy w perspektywie miesiąca, a nawet tygodnia. Może być różnie, natomiast jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu, ja się nie spodziewam wzrostów cen, ale na spadki też nie ma co liczyć. Także jeżeli ktoś Wam mówi, że a poczekajcie, kupicie za tydzień, nie czekajcie, ponieważ za tydzień wcale nie będzie taniej. Myślałem, że w wakacje będzie trochę drożej ze względu na boom, że ludzie zaczną się tym interesować, no ale stety, niestety ludzie są zainteresowani odpoczynkiem, może i dobrze, tym się zajmują, także nikt tak aż o kurach nie myśli. Natomiast tak jak wspomniałem, małe hodowle na jajeczka powstają, no i to też nie jest na korzyść tym dużym sklepom, dużym firmom, bo wiadomo, że chcieliby, żebyśmy kupowali tam, a nie mieli swoje. Natomiast jak najbardziej ja wspieram też takie małe hodowle i uważam, że jeżeli macie możliwość, to nawet dla przygody, to nie kosztuje dużo, nie zajmuje to dużo czasu. Warto mieć te 5-6 kurek właśnie, żeby zobaczyć jak to wygląda i wiedzieć co się je. Oczywiście fajnie się wcześniej trochę tym zainteresować, żeby wiedzieć co robić, jak robić, ale temat jest bardzo spoko. Także moi drodzy, trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem, jakiejś wiedzy Wam dostarczyłem i do zobaczenia, cześć!